Na co mamy zapotrzebowania? Mnóstwo fabryk chcą, trochę sklepów, no i trochę mieszkań, więc tak się zastanawiam. Bardziej biura czy bardziej fabryki? To znaczy, może teraz nie mam jakoś super dużo miejsca na te fabryki, chyba że gdzieś na tej strefie rolnej, ale w tym momencie może bardziej bym się zajął jakimiś biurami. Czy ja ostatnio stawiałem uniwersytet? Jeszcze to byście mi przypomnieli. Jest na pewno szkoła średnia. A uniwersytetu jeszcze żadnego nie ma. Dobra, czyli o tym będziemy myśleć. Gdzie by coś takiego postawić? Ponieważ 8600 uprawnionych tylko taki uniwersytet to by trzeba postawić jakoś w takim miejscu, w którym byłaby dosyć dobra komunikacja no, czyli pewnie na przykład gdzieś przy tej głównej drodze. Więc coś tu byśmy sobie takiego zrobili jakiś na przykład taki odjazd. Za te strefy handlowe, tak się w ogóle zastanawiam, czy na przykład tych sklepów sobie tutaj nie wyburzyć, postawić coś niższego, żeby prosto przed uniwersytetem jakieś takie wielkie budynki nie stały. Zróbmy sobie coś w tym stylu. W takim razie teraz, za tymi sklepami wstawilibyśmy sobie taki uniwersytet, coś w tym stylu. No, i teraz będzie można jeszcze zaszaleć z tymi biurami. To znaczy, ja już te biura stawiałem. No, tylko że nie mieliśmy wykształconych ludzi, więc to nie jest może idealna rzecz, ale teraz to już powinno być lepiej. Czyli tutaj taka droga z tyłu. Możemy z tym sobie podjechać jeszcze na przykład gdzieś tutaj dalej. Za tymi sklepami też taka droga, no i przejechalibyśmy sobie o, jakoś w ten sposób. Tu coś nie za bardzo jest z tymi kratkami, co nie? Ja bym sobie to wyburzył. Przeprowadzimy gdzieś na przykład dotąd i zobaczymy, czy teraz o wiele lepiej. Ok, od razu pięknie, może od razu to sobie przestawię i zrobimy taką trochę gęstszą, gęstszą siatkę. Czyli strefa ta biurowa. Obok uniwersytetu. Zaraz jeszcze do uniwersytetu sobie jakąś wodę doprowadzimy, no bo bez wody to jednak może być ciężko. Przeprowadźmy to sobie w ten sposób. Prąd raczej będzie. Tak, z prądem tutaj problemów nie będzie. Zobaczmy jeszcze na to szkolnictwo, to znaczy. Tak naprawdę wszyscy nawet nie mają jak się uczyć w tym uniwersytecie. Jeśli chodzi o szkoły średnie, to też nie jest najlepiej. Zobaczmy, czy po tej stronie w ogóle jakaś szkoła średnia jest. No właśnie, nie ma. I także, jakaś taka szkoła średnia, tutaj w tych okolicach, powiedzmy, że na razie sobie ją tu gdzieś postawię, żeby też jednak ona kształciła. Tych ludzi, w tych okolicach, i żeby mogli później iść na ten uniwersytet. Tutaj wodę przeprowadźmy sobie jeszcze w ten sposób. Tak, widzę woda. Dziękuję, dziękuję. Przeprowadźmy sobie to w ten sposób. Więc tutaj mamy te biura, tak, za tym uniwersytetem. Zrobimy sobie jeszcze coś takiego, żeby to na przykład szło jeszcze kawałek dalej. W sumie taka podstawowa siatka, ale żeby tutaj nie było cały czas tak podstawowo, to tu zostawimy na przykład taką przestrzeń za tym uniwersytetem i by się zrobiło jakiś park. Yy, w sumie te kratki no, nie wyglądają zbyt pięknie. Nie wiem, czy coś na to poradzę, ale to i tak w parku no nie muszą genialnie wyglądać, co nie? Yy, przeprowadźmy sobie to w takim razie w ten sposób. No, dalej się psują, trudno. Jakiś basen, zaraz zerknę, zaraz zerknę, co by można zrobić. Tylko się zastanawiam, jakby zrobić tę siatkę tutaj w okolicach uniwersytetu. Yy, przejechalibyśmy może w ten sposób, tutaj do tego miejsca, ok, tak gdzieś w okolice tej szkoły średniej, to by gdzieś tam dalej wychodziło. Tu, gdzieś tak, mniej więcej w połowie, zrobimy taki wyjazd. Taką strefę, tak sobie szkicuję, mniej więcej, jakby to mogło wyglądać. Dobrze, dobrze, dobrze. O czym tam mówiliście? Basen, tak? Już patrzę na jakiś basen. Czemu mi te powiadomienia tu co chwilę wyskakują? Jakbym był nowym graczem. Sauna, baza helikopterów medycznych, hala sportowa z siłownią, basen publiczny. Dobra, gdzieś można by to umieścić. Myślę, że w okolicach tej szkoły, tak, tak, tak. Powiedzmy, że na przykład. Gdzieś w tym miejscu, gdzieś tak w tych okolicach, i teraz pytanie: Co byśmy zrobili w okolicach tego basenu? Sklepy myślę, że jak najbardziej, jednak mieszkania naokoło basenu, no teoretycznie by mogły być, ale myślę, że jednak takie drobne sklepy będą tutaj lepszym pomysłem. Przejechalibyśmy sobie jeszcze z tym jakoś powiedzmy w ten sposób, i może ten basen bym o bardziej tutaj przesunął do tego skrzyżowania. Coś takiego, tu możemy dołożyć jeszcze trochę więcej tych sklepów, dalej, za szkołą sklepy, no i tak naprawdę tutaj podobnie, czyli powiedzmy małe sklepy na trzy kratki, a tu jeszcze jakieś większe sklepy przy tej głównej drodze. Coś takiego bym zrobił. Światła, 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 nie może ich tutaj być, bo zaraz mi się jeszcze jakieś koreczki zrobią. To wszystko wyłączamy, tu jest dobrze, tu są jeszcze jakieś światła, a tak, to to raczej problemów nie ma, świetnie. Ścieżki, hmm, no tak, przydałyby się, zaraz, zaraz to ogarnę, tylko że basen nie ma wody. To podobnie jak z tymi helikopterami gaśniczymi, do których zapomniałem wody dołożyć, więc no. Yy, jednak na basenie woda by się przydała. To sobie podłączmy. Czyli jak tutaj mamy te sklepy, dalej. Trzeba by dołożyć może jeszcze więcej tych biur, i one na przykład niech będą gdzieś tu, żeby w razie czego wyciszyć trochę. Się od tej strefy handlowej dalej, dalej się tak jeszcze zastanawiam. Może kawałek w tym miejscu, jeszcze kawałek dalej, i wtedy tu byśmy na przykład zrobili sobie jakąś ścieżkę. Dobra, przejeżdżamy tędy jeszcze na pewno z jakąś ścieżką do tego miejsca. Tu są jakieś problemy z prądem, zaraz to ogarnę. Tylko najpierw może jakiś sklep wyburzę, bo to jednak ważniejsze jest, żeby tutaj ścieżka była. Wyburzymy jeszcze raz tę ścieżkę, bo coś tutaj nie trafiłem z tymi punkcikami. To musi być bardziej w ten sposób. Tak i teraz do tego miejsca przejeżdżamy sobie. Tutaj na pewno, i jeszcze byśmy zrobili coś stąd, tylko A, z jakiegoś powodu mi to tutaj nie przejdzie. Yy, bardziej dalej teraz przejdziemy. To znaczy, mogę to z jakimś takim lekkim odstępem zrobić. Powiedzmy, jakieś drzewka sobie tu zaraz zasadzimy. Yy, I to też bym wolał, żeby jednak równo szło. Czyli doprowadzimy sobie to w ten sposób tutaj do tej drogi, i tutaj do tej drogi. Dobra, budujemy. Budujemy więcej mieszkań, więcej mieszkańców. 23 tysiące, strasznie mało. Zróbmy sobie na przykład taką strefę mieszkalną większą o w tych okolicach, przy tej ścieżce. Moglibyśmy na przykład trochę jeszcze zrobić tego w tym miejscu. Dalej, tu są jakieś sklepy. Tak się zastanawiam. Teoretycznie można tych sklepów dołożyć jeszcze więcej. Później, żeby trochę się od nich oddzielić, chociaż to i tak są małe sklepy, więc może dużo tutaj hałasu nie narobią, ale lekkie takie oddzielenie niech, będą. niech będzie. Busy, busy, już, 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 zaraz, zaraz, zaraz się tym zajmiemy. Tylko jeszcze chciałbym trochę mieszkańców dodać, żeby już mogli się budować, a w międzyczasie będziemy się mogli zajmować takimi drobiazgami, jak to. Jak jakieś, jak jakieś autobusy, albo inne dziwne rzeczy. Co tutaj robimy? Z tej okolicy chciałbym mieć jakiś wjazd na to skrzyżowanie, też, żeby mi nie wszyscy tam z jednej strony wjeżdżali, coś w tym stylu. Coś takiego sobie zrobimy. Dalej, czy tam jeszcze będzie jakiś przejazd? Tak naprawdę w tej okolicy bym tego nie potrzebował, więc zajmijmy się może tymi autobusami. Tak jak Stachol prosił, zrobimy pętlę autobusową, która by była. Hmm, park trójkąt SA. Wydaje mi się, że to jest dobra miejscówka na jakąś pętlę autobusową. Tylko też się zastanawiam, czy robić ją naokoło tego parku, czy raczej gdzieś tak totalnie osobno. Hmm, czy my mamy jakieś to takie fajne, wąskie drogi? Raczej nie. Yy, a czy są drogi tylko dla autobusów? Okej, okay, jest wąska droga dla autobusów. Pokażcie mi to. Genialne. Genialne. Takie coś, takie coś mi jest tutaj potrzebne. I, I to by wyglądało jakoś tak, że tutaj byśmy sobie wjechali, odjechalibyśmy gdzieś tak do tej drogi, i chciałbym jeszcze drugie takie coś. Yy, tylko, że, tylko, że to będzie trochę blisko, to znaczy, może jakoś nie będzie to źle wyglądało, ok, coś takiego. Czyli tu by wjeżdżały autobusy. I by sobie gdzieś skręcały. Dwa takie przystanki końcowe. A na tym przystanku nie mogę stawiać? Jak to nie mogę? Jak to nie mogę? Jak to nie mogę? No nie, nie mogę. S Co za gra beznadziejna? Kto to wymyślił? Kto to wymyślił? A takie? No. To jest jakiś żart. Co to jest? Dlaczego? Wjazd na drogę ekspresową, a to jest na drogę ekspresową. To są jakieś drogi ekspresowe. Autostrad... nie, co za beznadzieja, co za gra, nie, no nie, 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 nie. Kto to wymyśla? Nie, naprawdę, a nie ma zwykłej drogi tylko dla autobusów? Jest coś takiego niby, no ale, no bez przesady, czegoś takiego to ja nie chcę tutaj. No, właśnie, to są jakieś ekspresowe pasy. Ja bym chciał drogę taką tylko dla autobusów, nie za szeroką, na której dam przystanki. Ale widzę, że to jest. Jestem chyba zbyt wymagający po prostu. Tak, teoretycznie to można wypróbować zrobić coś takiego, ponieważ tutaj wiadomo mi tylko autobusy i nic więcej, co nie? A nie byłoby na przykład takiej drogi jeszcze jednokierunkowej, to znaczy jest taka jednokierunkowa. Hmm, tam mi się bardziej podoba, bo tu już postawię przystanki, co nie? To już chyba powinno działać. No. No, no, no. I nikt inny mi tutaj nie wiedzie. No właśnie, czyli tutaj mamy zakaz ruchu, no bo i tak nie poustawiam. Nie mam trafik prezydenta, więc zakazu ruchu nie porobię. Yy, tylko te fragmenty trzeba by zrobić chyba trochę dłuższe, żeby to trochę ładniej wyglądało. Czyli zrobilibyśmy coś takiego tutaj. Coś takiego... I teraz z tego miejsca możliwe, że coś z tego będzie. Czyli taka droga z drzewkami. Stąd teoretycznie jedno może iść bardziej w tamtym kierunku, a drugie w tamtym. Tylko że to mi coś nie za bardzo. Spróbowałbym jeszcze. Hmm, to miejsce jest już zajęte. Jakim cudem jest już zajęte? Jak nie jest <ścoughs> zajęte? Z tramwajami jest łatwiej. No ja nie wiem, czy jest łatwiej z tramwajami. E, o, a drugie w ten sposób. I teraz tutaj byśmy zrobili taki wjazd. O, No, coś takiego. Tylko pytanie, czy teraz tu mi się pomieszczą przystanki? No, się pomieszczą. Powiem tak, chciałbym mieć Movita, to bym to sobie cofnął. Ja bym jeszcze spróbował kawałek, bo mi się to nie podoba. Yy, trudno, jak wam się podoba, ale mi się nie podoba jeszcze. Yy, to musimy przesunąć. I teraz to. Tak. Hmm, teraz to jest albo jedno, albo drugie, rozumiem, tak. No niedobrze. To to jeszcze raz w takim razie, tak? To to jeszcze raz w takim razie. Stąd. Do. Hmm, dokąd, dotąd. I teraz. Jeszcze raz taki wjazd stąd, dotąd. O! Jest równo, tylko że jest krzywo. <głos> <głos> jest równo, tylko że jest krzywo, dokładnie. E, weź to, się zakręć jakoś ładnie. Dobra, chyba ja bym już to tak zostawił. Takie coś? Chyba będzie. Chyba będzie. Więc teraz jeszcze bym sobie tutaj powyłączał te światła. No i mamy w takim razie. Taką pętlę autobusową. No, i tak jak pisał Stachol, możemy zrobić 160 i tam 527, tak? To znaczy, zobaczymy, jak to nam tutaj wyjdzie dokładnie. Czyli pierwsza linia, tylko nie, bo, bo prąd. Najpierw z prądem trzeba się rozprawić. Pokażcie mi, hmm, dobra, zwiększamy budżet i tyle. Dobra, robimy te linie autobusowe. Także zaczniemy sobie na przykład z tego miejsca i teraz pierwsza taka linia autobusowa. Myślę, że pojechałaby na przykład nawet gdzieś w te okolice. Tak, czyli wyjechalibyśmy sobie stąd, na pewno damy przystanek na głównej ulicy i nie pojedziemy może gdzieś tam na główną drogę, bo główną drogą to wiecie: może jakieś tramwaje, może jakaś inna linia, to się jeszcze okaże, może jakaś kolejka jednoszynowa. Więc przejedziemy sobie przez środek osiedla, żeby jak najwięcej ludzi tutaj zebrać, zrobimy sobie jeszcze jakiś przystanek, na przykład w tym miejscu, później wyjedziemy na główną drogę. Tu na razie nic nie ma, więc przystanków nie będę robił. Wjedziemy na to osiedle i przejedziemy, chyba tak. Tutaj będzie po prostu wspólny fragment, żeby się można przesiąść, no a po prostu autobusy z dwóch różnych linii będą tędy jeździły. To jest raczej normalne. Przejeżdżamy z powrotem, i teraz te przystanki już tak, jak były wcześniej. Czyli tak, tak, i teraz trzeba objechać te pętle. To znaczy, nie podoba mi się to, jak to tutaj wjeżdża. Nie, 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 inaczej. Zamiast tam tego przystanku, to pojechalibyśmy sobie. O, od razu tak, nie musi tyle tego być. No, coś takiego, bo ja to zrobiłem <noise> tak, jakby to był ruch prawostronny, czyli że będą tu zawracać, a oni niestety w prawo jadą. No dobrze, dobrze, jakoś jakoś to będzie. Więc to by była ta pierwsza linia, już sobie możemy ją nazwać. To jest linia autobusowa numer 4. Weźmy tutaj jakiś kolorek, dajmy. I tak jak prosił Stachol w Donejcie, to będzie linia numer 160. Teraz robimy drugą linię, z którą wyjedziemy sobie tędy. Pojedziemy tak samo, tylko tym razem pojedziemy bardziej tutaj na główną drogę czyli kawałek gdzieś za rondem, żeby mi tam nie przejeżdżał jakoś przez osiedle. Później zatrzymamy się na pewno pod uniwersytetem gdzieś tak. Tej okolicy. No dobra, mówiłem, że tu jakieś tramwaje, czy kolejki nowe Na razie będą te autobusy. Kolejny przystanek, na przykład przed tym, no, jak to się nazywa? Bunkier. W ogóle w bunkrze można dać przystanek. Okej, okay, fajnie. I teraz tędy przejeżdżamy dobrze, 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 na drugą stronę, ale nie pojedziemy jak ta linia, tylko pojedziemy sobie tutaj, na tą strefę tych wyższych budynków, przejedziemy jakoś. O, tędy, tak. Wjedziemy na osiedle po prostu. Tu się zatrzymamy jeszcze na głównej drodze. W sumie, może nie tu. Niech to już będzie w tym samym miejscu. Tak. Jeden przystanek na osiedlu, i jeden przedwjazdem na osiedle. Przejeżdżamy dalej, tak. Dalej, tędy, tędy. No i tak naprawdę już z powrotem na pętle. Tylko to też by trzeba zrobić jakoś od drugiej strony. Czyli, 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 może nie będziemy jechać w ten sposób, tylko przystanek byśmy o, zrobili tutaj. Teraz przejedziemy w ten sposób, żeby się zatrzymać jeszcze gdzieś tu. Tu się będzie można w razie czego przesiąść i kończymy na pętli. Weźmy sobie, to jest linia, która ta najnowsza niebieska, dajmy jej jakiś taki mocny czerwony kolor. Tak, tutaj się kolory powielają, już to prawie zielonego jeszcze nie mamy. I to w takim razie będzie linia numer 527, tak jak Stachol prosił. Także proszę bardzo, mamy pętlę, mamy dwie linie autobusowe. Ja jestem ciekawy, jak tutaj jeśli chodzi o pojemność tych autobusów. No, trochę się zapełniły 30 na 30, ale na szczęście, nowa aktualizacja wprowadziła trochę większe pojazdy, więc ja tu od razu wstawię taką 80 na tę linię, a na tej drugiej linii. Też jest trochę zapchane, ale nie aż tak bardzo. Więc powiedzmy, że tutaj dałbym taką sześćdziesiątkę. Ok, więc niech one się tutaj powymieniają i będzie trochę większe, większa przepustowość. Dobrze, więc teraz może dokończmy sobie te okolice wokół tego uniwersytetu, ponieważ trochę tutaj jest tak pustą. Zróbmy sobie taką drogę w te okolice, taką drogę tutaj. Teraz, to bym połączył, no niestety te kratki coś tutaj nie za bardzo nam wyszły, no ale co poradzić, co poradzić, jak tutaj, żeby teraz to naprawić, to musiałbym chyba burzyć aż gdzieś w okolice uniwersytetu. Takie coś, tylko tutaj na pewno trzeba by wjechać do środka i zrobić jeszcze na przykład coś takiego, z tym sobie podjedziemy tu. No, coś w tym stylu. Dobrze, zróbmy, może wodę sobie tutaj przeprowadźmy ją pod tą drogą. Tak, tak, gdzieś tak dotąd to sobie połączmy. Teraz, teraz, teraz. Tego na pewno nie łączymy. Dalej, stąd. Ło, co mi się tutaj stało? Tak, na pewno nie chcemy. Chciałbym taką prostą drogę tu zrobić. I tu bym widział nawet taką dosyć gęstą siateczkę. Powiedzmy, że o. Coś w tym stylu. Także trochę niby tutaj przełamania. Wracamy do prostej siatki. Yy, I teraz zrobimy sobie coś takiego na zakręcie. I tu bym gdzieś się podłączył. Tylko zanim się podłączę, to chciałbym mieć o taką drogę, yy, żeby to weszło mi tutaj równo. Okej. Okay. Yy, dalej, dalej, dalej. Jeśli chodzi o te krzywe strefy. <laughs> Czy tu gdzieś jeszcze tak z tym zjeżdżać? To już chyba byłoby za bardzo. Zróbmy sobie to na przykład tak: niech to pojedzie kawałek prosto, i tu bym chyba widział kolejne połączenie z tą główną drogą. Tylko, że tę główną drogę trzeba by jeszcze jakoś zakręcić, gdzie byśmy pojechali z tą drogą. To znaczy, ona by mogła odbijać na przykład jakoś w ten sposób. Później iść jakoś tędy prosto, i wtedy ta droga mogłaby się połączyć gdzieś na przykład do tego miejsca. Okej, okay. i już nie mamy jakiejś takiej super prostej siateczki. Mamy ten uniwersytet, więc w okolicy trzeba by dołożyć więcej tych biur. Tutaj, tutaj może właśnie, może jeszcze nie tu biura, ponieważ tu będzie ładny teren z tym parkiem. Także trzeba by biura, może na przykład gdzieś w tych okolicach, przy tej głównej drodze. Zrób tam park kwadrat SA. E Dobry pomysł, zając. Genialny pomysł. Tu jest park trójkąt SA. Dob genialne, genialne. Dzięki, zając. XD, dzięki, dzięki. Genialny pomysł. O, genialne! I potem co jeszcze będzie? Koło! Może nie tu, ale coś większego. Park trójkąt, park kwadrat, park koło będziemy robić jeszcze jakieś. Może pięciokąty i idę jakieś takie ciekawe. Dobra, czyli tutaj biura, tak? Tutaj robimy sobie biura. Podłączamy to oczywiście, wszystko do naszej sieci wodnej. Yy, wyłączmy sobie te światła tutaj, tak? I raz, dwa, czy gdzieś jeszcze tu się jakieś zrobiły? Okej, okay, to jest do wyłączenia. W ogóle dosyć duży ruch już mamy. Zaraz się okaże, że będzie trzeba robić tego: pogromcę korków na live'ie. Mhm. No, no, no. Trochę się dzieje. Zobaczmy, jak tam średnie natężenie ruchu. E tam, 89%. No, trochę jest tych korków, ale tak naprawdę tragedii nie ma. Poczekajmy, aż się zrobią większe, wtedy będziemy myśleć. Ale widzicie. Yy, jakby nie ma korków od początku, co nie? W sensie trzeba tak planować miasto, żeby nie było korków, a nie że się zrobi miasto, a potem się rozkorkowuje. Potem to już jakieś poprawki najwyżej. Yy, no dobrze, także korkami na razie się nie zajmujmy, bo zbyt dużo tego nie ma. Zajmijmy się jeszcze zwiększeniem populacji, czyli tutaj strefy mieszkalne. Dalej, możemy sobie to przedłużyć gdzieś w tę stronę. Także ta droga niech sobie tak idzie. Hmm, czy tu idziemy dalej tak gęsto? Tak, jak już tu jest cały taki rząd takich gęstych tych no, stref. To to niech będzie tak samo. Tu bym się na przykład nie łączył może z tym. Przejedźmy sobie jakoś już trochę inaczej. No i będzie trzeba uważać na tę główną drogę, żeby jakoś w nią tutaj dziwnie nie wjechać. Tutaj zielono. Dalej, tutaj zielono, to wszystko na zielono, tutaj, zapraszam mieszkańców. Trochę może bym też dołożył, na przykład, jakichś takich małych sklepów tu w okolicy, też, żeby mi nie jeździli nie wiadomo gdzie na zakupy, tylko żeby mogli sobie to tutaj zrobić. I na przykład przy tej drodze, tak, tu już na całej długości. Moglibyśmy tych większych sklepów tutaj sobie nie hałasują i jedziemy, jedziemy gdzieś tak dotąd. Problemy są ze ściekami, tak? Czy można by zwiększyć na przykład lekko budżet? To znaczy, może nie będę tego ruszał. Tylko byśmy sobie dostawili na przykład jeszcze kolejną, tą zaawansowaną wewnątrzlądową oczyszczalnię wody. Postawmy jedno takie w tym miejscu. To sobie tutaj podłączymy i trochę by trzeba jeszcze ciągnąć więcej wody. Tak, tak, tak. W ogóle tu się już trochę sucho powoli robi. No cóż, za dużo tej wody nasze miasto pije. Zobaczcie, jak to tu wysysa tą rzekę. Czy ona jest czysta w ogóle? Chyba tak. To znaczy. Tu wygląda, jakby była brudna, ale dobra, to jest na szczęście czyste. Problemy jeszcze z prądem są. Oj, 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 oj coś się dzieje. Yy, ja bym dostawił jeszcze jedną na przykład taką geotermalną. <laughs> tylko gdzie ona mi się teraz tutaj zmieści? Tak, żeby za dużo tych terenów nie uszkodzić. Dobra, za tymi wysypiskami sobie gdzieś to postawimy i będzie trochę zapasu. Dodajmy sobie jeszcze rury, bo wybudowałem oczywiście nowe budynki, a wody nie dałem. I też może, żebym tak tylko nie budował, bo zobaczcie, cały czas dostawiam nowe te nowe budynki nowych mieszkańców wszystko a nie daje takich rzeczy jak na przykład opieka zdrowotna czy my mamy szpital na tej mapie bo tak mi się nie przypomina yy, mamy jedną klinikę mamy drugą klinikę mamy basen dobra szpital szpital w takim razie tak się zastanawiam gdzie go tutaj postawić tak żeby był dosyć dobry dostęp wydaje mi się że to by mogło być gdzieś w tej okolicy Yy, taką drogę tu byśmy sobie przedłużyli i teraz ten szpital, gdzieś tak raczej dosyć blisko tej głównej drogi, żeby było łatwo wyjechać, no i też żeby ten zasięg tam się rozchodził. Yy, strażacy, uu, ryzyko 56%, trochę słabo. Trochę słabo, a w tych okolicach to już, ogół, to już w ogóle tragedia. Stacja straży pożarnej, na przykład gdzieś, w tych okolicach, tutaj niech trochę będzie bardziej bezpiecznie. Żeby oni tu w ogóle mieli jakiś prąd i żebym nie musiał przeprowadzać jakichś przewodów, to zróbmy sobie na przykład jakiś taki dodatkowy jeszcze pas sklepów po tej stronie. I jeśli one się by nie chciały wybudować, to można jeszcze trochę biur tutaj dać, jakieś biuro w tym miejscu. I, I na przykład jeszcze jakieś sklepy tutaj. Dobra, także prąd powinien przeskoczyć. Mamy tych strażaków i jeszcze bym zobaczył na policjantów, ponieważ też chyba z nimi tutaj średnio będzie i ich na przykład bym postawił przy rondzie. Także żeby nie było, że wszystkich stawiam w jednym miejscu, tak bardziej rozsypane po mieście. Dobrze, jeszcze bym zobaczył właśnie te podstawówki, tak? No, można by chyba jeszcze jakąś jedną dostawić, tak mi się wydaje. Czy ja tu w ogóle wtedy postawiłem? Nie postawiłem uniwersytet, szkołę średnią. Chciałem chyba postawić podstawówkę i coś mi przerwało, czy tam może bardziej ktoś, no po prostu czymś innym się chyba zająłem i nie postawiłem wtedy tej szkoły, więc dołóżmy sobie jedną na przykład tutaj i drugą taką w stylu europejskim powiedzmy, że kawałek dalej, żeby to zawsze trochę łatwiej było.